Cześć, Pasieka Gromadzeń, poniedziałek. Jest gdzieś w pół do trzeciej. Ja musiałem z rana pozałatwiać sprawy urzędowe, że tak powiem, i przyszedłem dopiero do Pasieki, ale dzisiaj jest cieplutko, dzień jest długi. Patrzę na ten odkład, tutaj jeden przełożyłem, to jest to wczoraj, w niedzielę, a ten muszę przełożyć i tu jest jeszcze jeden. Będę musiał naszykować dennicę. No oczywiście więcej jest tych odkładówek, ale będę szedł po kolei. Będę dokładał już wszędzie tu korpusy i przekładał czerw do góry. Jeżeli jest 7 lub 8 ramek, na których matka już zaczerwiła, a już pewnie większość tak ma, no to nie ma na co czekać, trzeba dokładać drugi korpus, dać im trochę suszu, trochę węzy, przełożyć też ten czerw, żeby matka miała właśnie gdzie czerwić w gnieździe, no i w miodnie już, żeby pakowały ten nektar, zwłaszcza, że już niektórzy pokazują, to już po pół nadstawki mają miodu. No ale co zrobić? Wszyscy, no może nie wszyscy, ale dużo osób zaskoczyło ta piękna pogoda i szybka wiosna. Wszystko nagle wybuchło, jeżeli chodzi o kwitnienie. Pszczoły też dosyć fajnie się rozwinęły w tym marcu na ten kwiecień. Więc no jestem lekko spóźniony. Aczkolwiek jak przed Wielkanocą sprawdzałem, to one nie były jeszcze tak mega silne, żeby dawać dwa korpusy. No powinienem dać, no powiedzmy, w ten weekend, przed tym weekendem już można było dokładać, ale tak jak wspominałem, byłem chory. Jeszcze mnie tam lekko trzyma, ale już coraz lepiej. Siły już wróciły. I mogę tutaj porobić. O, lekki wiaterek jest, ale ogólnie dzisiaj jest 26 albo 7 stopni, więc dalej jest ciepła temperatura. Będzie się raczej przyjemnie pracować. Także ja tutaj już przyniosłem, tutaj mam korpus z węzą. Już jest węza. Pójdę jeszcze po susz. No i drewniany korpus i po kolei będę leciał. Miałem zakładać już poławiacze pyłku, bo wiem, że już niektórzy pozakładali. Ale no nie chcę tego teraz robić, bo mi to czasowo dużo więcej zajmie, niż gdybym tylko się zajął dookładaniem korpusów. Także ja chcę w pierwszej kolejności, żeby mi się nie wyroiły pszczoły, dołożyć korpusy, a na pyłek, czy tam w środę, czy w czwartek jak dołożę, niech sobie tam pozbierają, ewentualnie jeżeli będą miały dużo tego pyłku, zabiorę po rametce pierzgi i też mam maszynkę do pierzgi, kupiłem taką litewską, wiecie, do ziemniaków, tarczki do tego kupiłem specjalne. Także będę mógł też pozyskać tą pierzgę, nie tylko pyłek, więc nawet jeżeli przez te kilka dni troszkę tam, powiedzmy, stracę na tym, żebym pyłku nie poławiał, no to mogę tą pierzgę zabrać, ale to już zależy, czy będą miały jakąś tam ramkę taką pełną, fajną, nabitą tej pierzgi. Dobra, ja już nie gadam, tylko biorę się za robotę. Dobra, zaczynam od początku. Muszę zmienić ten korpus, bo pamiętam, że w tych korpusach ja je sam robiłem, takie ciemna zieleń malowane tą farbą i one gdzieniegdzie sobie wygryzły dziury, wiecie, w styropianie gdzieś, jak dawałem poławiacze pyłku, to one mi bokiem gdzieś wchodziły i słabo ten pyłek się sypał, więc po prostu muszę przełożyć gniazdo do świeżego, znaczy świeżego, do korpusa, który kupiłem, bo on jest tu dokładniej zrobiony, zbity, żadnej dziureczki nie ma i będzie po prostu lepiej z tym pyłkiem. Także ja tutaj będę musiał po prostu przełożyć, na daszek sobie tu postawię chyba ten korpus i będę po prostu od razu przekładał tutaj. No dobra, ciekawe jak tutaj z ramką pracy, ale zaraz będę przenosił, to zobaczymy, to wam pokażę. No wszędzie są pszczoły, wiecie, poszerzane komórki, tutaj gdzie jest nektar, no widać, że jest im ciasno. No ostatnia chwila, mam nadzieję, że się nie spóźnię i nie będzie jakiejś rójki, bo powiem wam, wczoraj wieczorem, czy tak późno, oglądałem jak jeden pszczelarz na YouTubie, ale nie pamiętam nazwy kanału, pokazywał, że już ściągał rójkę z drzewa. Także jeśli patrzę, czy gdzieś tu nie wisi po jakichś tutaj moich drzewkach, krzakach, ale no nic nie widzę. Bo wiecie, to już, no wszystko jest 3 tygodnie wcześniej i po prostu pszczoły też mogą się wyroić. Zazwyczaj w drugiej połowie kwietnia pierwsze rójki. Wiadomo, że sezon rójkowy to jest maj, ale gdzieniegdzie już w drugiej połowie kwietnia w takich regionach jak mój, tutaj w tych takich cieplejszych w Polsce, no a z początku kwietnia to ja nie pamiętam, no a tam facetowi w sobotę uciekła, znaczy on tam zebrał, nie wiem czy to jego, czy przyleciała,
to nie pamiętam, tylko tam mniejsza z tym. No ale już się wyroiły gdzieś pszczoły, no. Wszystko możliwe, także wiadomo, jakieś miseczki z jajeczkami czy mateczniki, to na pewno wam pokażę. No i widzicie, cała ramka pracy odrobiona. Tutaj wszędzie są jajeczka, nie wiem czy uchwyci GoPro. Tu już podlane larwy na trutnia i to z dołu. Zazwyczaj z przodu zaczynałem. Tu już jakiś nakrop świeci. O, tu jakie już są duże, patrzcie, larwy. Także one już dawno to odrobiły, nie że teraz. Tu już grubiutkie larwy. Ale jeszcze no kryty nie jest, no ale jak mówię, przed świętami tu dokładam. Ale cała zaczerwiona. Wszędzie jajeczka, nie wiem czy to widać. Tu larwy. No dużo, tutaj trutni to będą miały te. Nie ma tu matki, nie widzę. Jakby była jakaś bezopalitka, to będę od razu znakował, bo później już będzie tyle pszczół, że ciężko będzie tą matkę znaleźć. A wiadomo, że za 2-3 tygodnie... O, jest matka, ma żółty opalitek, żółta farbka, czyli jakaś tam moja chyba, bo nie ma opalitka. A ja, wiecie, mazakiem je znaczę, no to wiem, że to jest moja. Ewentualnie zgubiła opalitek. No dobrze, to matka jest, to fajnie, to będzie się bezpieczniej przekładać ramki, bo nie trzeba już jej szukać. Bardzo fajnie, jak się na początku znajdzie. No one często na ramkach pracy czerwią. Dobra, ja na razie przekładam gniazdo. Zostawię tu ze 3 ramki czerwiu, no bo te 3 ramki czerwiu już zostaną tu. To będzie miodnia. Ten korpus tu jest na dole, zamieniam tak jakby. Dobra, ja tu podziałam, później wam pokażę, jak to wygląda. Ewentualnie nawet mogę tutaj postawić kamerkę. No i możecie oglądać, co ja tutaj robię. No, to powinna być ramka z pokarmem graniczna. I tak. Pszczoły aż wiszą. Calutka jest. O, żeby nie zgnieść tylko. Patrzcie, ile tu jest pokarmu. One już tu zaczęły zasklepiać. Świeży zasklep. Calutka, ani komórki miejsca. Ale tu pewnie był jakiś pokarm zimowy, chociaż ja dawałem ramkę pracy plus ramkę suszu na koniec pustą, więc możliwe, że to już przyniosły. Zobaczymy co dalej. No tutaj jest częściowo jajeczka, pyłek i nektar. Jajeczka. Tu nie ma czerwiu krytego, dosyć dużo zalane ramki. Czerw kryty oczywiście przeniosę. Znaczy zostawię, nie tyle przeniosę, co zostawię. Patrzę, czy gdzieś... Kurczę, no widzicie, ale one mi tu zawaliły. Patrzcie, tu jest troszkę na tym, na środku czerwiu, część jest skrytego, część larwy jeszcze otwarte, a tu wszędzie jest pyłek i nektar. Także widzicie, no spóźniłem się trochę i zawaliły, trochę matkę ograniczyły, a tu jest dużo więcej pyłku. No, a tutaj już zaczynają się takie ładne ramki czerwiu, widzicie, krytego, cała ramka. No i to zostaje. Na razie nie widzę żadnych mateczników, żadnych miseczek, więc no wyciągnę, bo muszę właśnie zobaczyć, czy nie ma czegoś, cudów jakichś. No, tu jest czerw kryty, po bokach fajnie pyłek. Ta ramka zostanie, bo ona będzie w górnym korpusie w miodni. Kiedy przekładać czerw do góry? No, najczęściej jak jest 7 lub 8 ramek z czerwiem już, nie? Dwie graniczne. To znaczy, że nie ma miejsca i trzeba. Niektórzy dają najpierw nadstawkę, ale no ja nie mam połówek, więc i tak pełna ramka idzie do góry, to mogę od razu czerw. O, tu jest trochę zalane. Zobaczę jeszcze, czy nie ma tu ładniejszych. W sensie, czy nie ma takich bardziej z czerwiem. Krytym. No tu jest chyba więcej, bo tam dużo pyłku. Chociaż też tutaj jest taka. No dobra, zobaczę jeszcze te, jak one są takie same, no to i tak zostawię te 3 po środku, a resztę przeniosę do
gniazda. Z gniazda do gniazda. Dobra, na razie dam pauzę, bo tutaj za dużo ten film będzie trwał. Dobra, także widzicie, tutaj jest tak, że zabrałem te trzy ramki, pójdą tu do miodni, a tu daję tak, daję susz taki brązowy, przeczerwiony tam raz czy dwa w sezonie poprzednim, żeby matka miała od razu gdzie walić jajka. I dalej będzie, będą dwie ramki z węzą naprzód. Można by było dać susz i węzę, ale ale po prostu ewentualnie wiem co zrobię. Nie, żeby nie rozdzielać czerwiu, w sumie mi nie ma różnicy, czy ramka pracy jest z tej strony. Czekajcie, jakby to zrobić, żeby nie rozdzielać czerwiu. No dobra, dam na razie tu, a wezmę ją później, przełożę następnym razem jako drugą od tyłu, no żeby nie rozdzielać czerwiu, czyli po prostu ramkę pracy damy jako trzecią. Tak, a tutaj jest pokar, na pierwszej ramce jest pyłek i trochę na kropu, więc tu pójdzie węza. O, za chwilkę to włożę, bo źle użyłem. Tu jest susz przy czerwiu, tu jest też ramka cała zalana miotkiem, jakimś tam nektarem i tu będzie za suszem węza. No i nie musiałem rozdzielić czerwio. No teoretycznie jest ciepło i można było, ale kurczę, no wiecie, no jest początek kwietnia i człowiek w poprzednich latach w ogóle by jeszcze, wiecie, miał z 2 tygodnie czasu, żeby to robić, co robię dzisiaj, no ale no co zrobić, widzicie, no one tu nic nie miały miejsca wolnego, aż się dziwię, że nie było miseczek, naprawdę. Wszystkie miejsca, jak nie pyłek, to nektar, to czerw. Bardzo, bardzo tutaj wykorzystały to, co miały. No nic, i tak będę tu robił. Może nie będę wam pokazywał wszystkiego, bo tu ja będę 2 dni robił to pewnie. Ale jak coś ciekawego będzie co jakiś czas, może jakieś miseczki, oby nie matyczniki znajdę, to też dokręcę. Więc widzicie, no może już ten po prostu jeden ul tak pokazowo cały wam pokażę. Tylko muszę poprawić tutaj ramki, że ta węza mi weszła. No i tu będzie susz. Matka przejdzie. Zazwyczaj daję ramkę pracy jaką drugą od końca, ale z racji tego, że tam jest już czerw, jajeczka, to żeby... Chociaż ciepła ma być noc i one by odbudowały pewnie. Znaczy odbudowały, pewnie weszłyby na tą, ten susz. To jednak lepiej dmuchać na zimne, zrobimy tak. Na to oczywiście krata odgrodowa. Bo kurczę, miałem kraty odgrodowe też do tych... A, widzicie, to jest mniejsza krata odgrodowa, bo ona będzie szła do styropianowych, do burnatowych. To są od burnata. Dlatego mi się tutaj nie mieści dobrze, że ona jest inna, to przynajmniej sobie odłożę, a tu poszukam normalnej kraty. Tak, tu jest już chociaż... Tak, ta już jest normalna. Dobra. Na to pójdzie teraz miodnia, tylko muszę z miotkę wziąć i pszczoły zgonić, żeby się nie zgniotły. Dobra, czekajcie, bo was gnięcie. Drugi korpus, o tu jakaś jeszcze weszła. No. Dobra, więc mamy miodnie i tak, środeczek, żeby po prostu ciepło z czerwiu, który tam jest na środku, z dołu szedł na górę. No wiecie, ciepło idzie do góry, pszczół jest dużo, myślę, że spokojnie dadzą sobie rady. To nie jest jakaś licha rodzina, ona już jest, widzieliście, nie mieści się na korpusie, trzeba po prostu poszerzać. Tu daję 2 ramki z suszem teraz. Tutaj mam taki susz biały z miodni, nie czerwiony. Żeby było cieplej, bo węza jest mimo wszystko chłodniejsza. I następnie można susz, można węzę. Ja tu dołożę jeszcze jeden susz, powiedzmy jedną węzę, a resztę jak zrobię więcej węzy, bo mam, powiem wam, nie wszystko jeszcze przygotowane i muszę oszczędzać tą węzę, bo przede wszystkim, żeby tam do gniazda szła z 1-2 ramki. A no suszu trochę tam mam odłożonego, więc nie muszę to do 10 dzisiaj,
dam powiedzmy ile jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to dam siódmą jakąś tu wędzę, żeby w razie czego miały gdzie co robić, odrabiać. I wiecie, no w następnym tygodniu będę zaglądał, dokładał, zresztą dokładać, zaglądnąć mogę nawet szybciej, ale wątpię, żeby one tak już zalały, co trzy, cztery, damy cztery ramki suszu, resztę później pójdzie węza, tam są trzy, no wiecie, na rzepak fajnie dawać węzę, żeby odrabiały, bo no wiecie, nie szkoda tego rzepaku tak bardzo jak na przykład lipy. Tyle, że na rzepaku te pierwsze ramki odrobione w miodni lubią się wyłamywać. Trzeba uważać z obrotami miodarki, bo po prostu taki odrobiony, świeży plaster z miodem, a wiadomo, że rzepak jest bardzo gęsty, ciężki i one się lubią łamać, więc na to trzeba uważać. Także jeszcze tutaj dam węzę i tyle. I będę zamykał. Powałka, daszek pierwszy zrobiony. Jeszcze tylko, no może nie 80, ale jeszcze z 50-60 muszę takich przerobić. Także roboty mam, mówię, na dwa dni. Będę przekładał kolejną odkładówkę. Powiem wam, przeglądam tą rodzinę, myślę, kurczę, no nic nie odrobiła ramki pracy, jakaś słabsza. A po chwili dopiero doszło do mnie, że to jest przecież ta rodzina, którą wczoraj z odkładu przełożyłem. No to wiadomo, że jeszcze nie zdążyła tam zbyt wiele zrobić. Także niepotrzebnie robiłem przegląd tego odkładu, co go przenosiłem. A tu jest obok kolejny i patrzcie, ile tu się już pszczół chowa pod daszkiem. No bo się nie mieszczą. Także no ostatnia chwila, a najgorzej, że jeszcze nie mam tych styropianowych, no ale w środę powinny być, ewentualnie w czwartek, więc jeszcze te parę dni pszczółki powinny wytrzymać. Dobra, ja sypię te pszczoły, tu przełożę ramki, oczywiście dołożę kolejne, żeby były już na całym korpusie z tego odkładu już rodzinka. No, chociaż pszczoły jest dużo, są jajeczka, to nie odrobiły wszystkiego, ciągną z dołu, z góry większość odrobiły. Patrzę, że jakieś tutaj widzę pojedyncze jajeczka, podwójnie nawet. Krzywo jakoś. Co ta matka szaleje tak? Jest tu gdzieś? Nie widać. Dobra, na razie sobie odłożę. Dobra, ale wychodzą. No już wracają, już wieczór się robi, nie wiem czy już jest szósta. Chyba jeszcze szóstej nie ma, ale już na pewno po piątej. Ćmiel, co ty mi tu? Ale ładny, to jest ten z tym pomarańczowym odwłokiem, nie z białym, ale też duży. Dobra. Ej, gościu, co ty? Na mnie będziesz siadał? Zobaczcie, jaki wariat. Gdzie on tutaj? A tutaj lata. Nie, one są. Nigdy nie miałem sytuacji, że mnie zaatakował czmiel. Chociaż może urządli, bo żądło ma z tego, co kojarzę. Co my tu mamy? Jajeczka i dużo nakropu. Widzicie, to jest pyłek nakrop na górze. Matki nie widać. Dobra, dam pauzę, bo powiem wam, jedną ręką to nie jest praca. Ten znowu przyleciał, a ja tak zaglądam, bo patrzcie, tu jest miseczka. Ale czy coś tam jest? Nie, pusta, widzicie? Pusta. No miseczki się już pojawiły, ale nigdzie przy tym pierwszym rzędzie nie znalazłem żadnej. Tutaj jest ramka pełna jajeczek, więc ona na pewno zostanie w gnieździe, a kolejna już widzę jest z czerwiem krytym, więc pewnie ją przeniosę do góry. No, tu jest w miarę dużo czerwiu krytego, to patrzę, czy nie ma gdzieś właśnie miseczek, matki. No, najważniejsza tu jest matka. No, tu są miseczki, ale myślę, że puste. Przeniesiemy.
I jak znajdę, to dam wam znać, no bo nie mogę jej przenieść do miodni. Jak przyniosę matkę do miodni, zaczerwi mi tam i będzie bajzer. A już chcę, żeby zaczęły nosić ten nektar, pierwszy miodek, żeby nie było takiego czegoś. Dobra, jest matka, naźnięta mazaczkiem przy zębie, albo moja, albo zgubiła palitek. No ja te żółte będę się starał wymienić, a żeby na jakieś rekordzistki, to może zostawię. Akurat widzicie, na ramce, gdzie jest pełno czerwi krytego, musi chodzić, muszę ją zabrać, bo tam widzę, już jest troszkę mniej czerwi, więcej się wygryzło, a taką rankę lepiej przerzucić do góry. No, przełożyłem, zapomniałem wam pokazać, jak to wygląda. Aj, dobra. Widzę, że ta powałka też tak pasuje. Nie będą pszczoły mi przechodzić, chyba nie. No, najwyżej ją później wymienię, mam jeszcze porobione przeze mnie, powinna bardziej tu pasować. No, także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem korpusów dołożyłem. Tu są trzy bez. To są te, co były odkłady. Jeszcze ten przełożę za chwilę, mam tu już korpus. Za chwilkę przełożę i będę miał ten pierwszy rząd, na razie spokój. I będę leciał jutro dalej. No jeszcze dzisiaj coś tam porobię. Jeszcze póki nie jest chłodno, póki jeszcze pszczoły nie wariują, ale one nie atakują. Nie ma tutaj dużej agresji, bo jest ładna pogoda, mają pożytek, to nie mają czemu atakować. Także, no jest roboty. Także jutro cały dzień. Cześć. Trzymajcie się.